Cześć, witajcie na kanale Pofilozofujmy. Ja jestem Kornel i zajmuję się doradztwem filozoficznym. Dzisiaj spotykamy się spotykamy się w lesie, w pięknych okolicznościach przyrody. Także możecie sobie tutaj zobaczyć. I tak jak na poprzednim materiale wspominałem, zajmuję się poradnictwem filozoficznym, zajmuję się doradztwem filozoficznym, czy jakkolwiek zwał, tak zwał. Chociaż nie ma to nic wspólnego z doradzaniem ani z poradnictwem. Po prostu zajmuję się pomocą drugiemu człowiekowi z wykorzystaniem filozofii. No i dzisiaj właśnie spotykamy się w tych pięknych okolicznościach przyrody, żeby, tak jak na poprzednim materiale mówiłem, porozmawiać chwilę na temat szczęścia. No więc tak jak zapowiadałem, dzisiejszy materiał dotyczyć będzie tematu szczęścia. Wydaje mi się, że jest to taki dosyć istotny dla współczesnego człowieka temat. Szczególnie, że wielkie definicje czy wielkie narracje dotyczące szczęścia już właściwie nie funkcjonują i współczesny człowiek często sobie zadaje pytanie, jak żyć szczęśliwie, premierze, jak żyć szczęśliwie. A postanowiłem nagrać ten materiał w pięknych okolicznościach przyrody, dlatego że dużo się współcześnie mówi o tym, że szczęście może nam dać właśnie przyroda, czy właśnie obcowanie z przyrodą. I też inspiracją do stworzenia tego materiału była książka Władysława Tatarkiewicza o szczęściu. Wstawię wam teraz zdjęcie bądź krótkie nagranie dla potwierdzenia, że mam tę książkę w domu, tak? Więc tak, chciałbym z wami chwilę pomówić na temat szczęścia i tak jak właśnie mówiłem wcześniej, żebyście przede wszystkim napisali mi w komentarzach, co myślicie na ten temat, czym dla was jest szczęście, a czym dla was ono nie jest. Władysław Tatarkiewicz, jeden właśnie z większych polskich filozofów dwudziestolecia międzywojennego, jest głównie znany z napisania takiego dość dużego dzieła o historii filozofii, ale też poczynił kilka też bardzo fajnych dzieł filozoficznych, w tym właśnie o szczęściu. I w pierwszym rozdziale tego dzieła filozoficznego, czy tej książki, mówi, iż samo pojęcie szczęścia jest pojęciem wieloznacznym i od samego początku filozofii właściwie wszyscy filozofowie się tłuką o to, czym w ogóle szczęście jest. I chyba po tych 2000 lat, jeżeli nie 5000, dalej chyba do tego nie doszliśmy i raczej wątpię, żebyśmy do tego doszli. Natomiast Tatarkiewicz wskazuje, że kiedy ludzie mówią o szczęściu, nieważne czy w kontekście filozoficznym, czy w takim kontekście potocznym, psychologicznym, to można wyróżnić takie 4 definicje tego pojęcia, które się często przewijają w historii filozofii, czy generalnie w historii świata. Więc tak, Tatarkiewicz pisze, że kiedy mówimy o szczęściu, czy próbujemy to szczęście zdefiniować, to wyróżniają się takie 4, byśmy powiedzieli, podstawowe definicje szczęścia, które gdzieś tam cały czas się przewijają w naszym życiu. I za każdym razem, kiedy mówimy o szczęściu, czy to na gruncie filozofii, psychologii, czy na gruncie takim po prostu potocznym, to nawiązujemy do jednej z tych 4 definicji szczęścia. Pierwszą z nich, o której pisze Tatarkiewicz, a może zanim w ogóle te wszystkie 4 przedstawię, to Tatarkiewicz wskazuje, że można je podzielić ze względu na obiektywność i subiektywność. 2 z tych definicji są obiektywne. I 2 z nich są subiektywne. Obiektywne to znaczy, że ktoś z zewnątrz może powiedzieć, że nasze życie jest szczęśliwe, obserwując pewne elementy w naszym życiu, które mogłyby na to wskazywać. Natomiast subiektywne to znaczy, że my sami stwierdzamy, że jesteśmy szczęśliwi w danym momencie, czy że po prostu jesteśmy szczęśliwi. I Tatarkiewicz mówi, że taką pierwszą definicją szczęścia jest, jakby to można powiedzieć, pomyślność. Nawiązuje tutaj do łacińskiego określenia fortuna, czyli po prostu temu, komuś dobrze się wiedzie. I Tatarkiewicz wskazuje, że jest to takie rozumienie szczęścia, które zakłada, że nasze życie jest szczęśliwe, jeżeli pojawiają się w nim różne korzystne wydarzenia. Czyli jakbyśmy to powiedzieli bardziej współcześnie, mamy farta. Tak. Zdążyliśmy na autobus. Oczywiście, że to w jakimś stopniu jest zależne od nas. Natomiast kiedy mówimy o tym, że ktoś miał szczęście w życiu, to zazwyczaj mówimy, że ten ktoś, że temu komuś się poszczęściło, że miał farta, że wydarzyły się różne takie rzeczy w życiu, które sprawiły, że jego życie było łatwiejsze, tak?
załóżmy, ktoś urodził się w, nie wiem, Unii Europejskiej, tak? Miał dostęp do różnego rodzaju dofinansowań, to jego życie jest szczęśliwe. Natomiast ten ktoś, kto nie miał takiej przyjemności, to już jego życie nie jest szczęśliwe, przynajmniej według obiektywnych kryteriów, tak? Przynajmniej jeśli chodzi o tą definicję szczęścia. Więc szczęście jako fortuna, jako zbiór mniej lub bardziej zależnych od nas wydarzeń w życiu. Myślę, że w tej definicji chodzi o to, że te wydarzenia są niezależne od nas. Współczesna psychologia by pewnie raczej powiedziała, że w większym bądź mniejszym stopniu, ale to już tam są takie, wiecie, dywagacje. Generalnie Tatarkiewiczowi chodziło, że w tej pierwszej definicji szczęścia szczęście rozumiane jest jako fortuna, sprzyjający los. Ja kiedy czytałem w domu na temat właśnie tej pierwszej definicji szczęścia, pomyślałem o także o posiadaniu, że być może też ono zależy od fortuny. Natomiast mimo wszystko posiadanie chyba będzie bardziej związane z trzecią definicją szczęścia, o której będę mówił za jakiś czas. I drugim rozumieniem szczęścia, na które Tatarkiewicz wskazuje, jest szczęście jako pewien stan psychologiczny, który można by określić jako stan ogromnej szczęśliwości. My byśmy może powiedzieli nawet stan euforii. Ta definicja szczęścia zakłada, że szczęście jest wtedy, kiedy odczuwamy bardzo silne, intensywne emocje. Załóżmy, że udało nam się coś wygrać, tak? Albo że osiągnęliśmy jakieś wielkie osiągnięcie. Albo że właśnie fortuna nam w pewnym momencie sprzyjała, no i odczuwamy właśnie to takie ogromne wzburzenie, to takie ogromne poczucie szczęścia, radości. I Tatarkiewicz wskazuje, że jest to drugie takie rozumienie szczęścia, do którego też często nawiązujemy. Że szczęście jako odczuwanie bardzo silnych, intensywnych emocji. No i już w tym miejscu Tatarkiewicz wskazuje, że z tymi dwoma definicjami szczęścia jest może niekoniecznie, że problem, ale zachodzi między nimi pewna swoista relacja. To znaczy, może się komuś w życiu powodzić, natomiast to wcale nie znaczy, że będzie doznawał właśnie tak intensywnych stanów psychologicznych, jak szczęście, euforia. Może być też sytuacja zupełnie odwrotna, że doznaje takich właśnie stanów silnie euforycznych, mimo że nie ma ku temu zupełnie powodu, prawda? Co więcej, z takimi stanami euforycznymi związanymi z poczuciem szczęścia, problem jest taki, że możemy taki stan odczuwać zarówno poprzez osiągnięcie jakiegoś wspaniałego osiągnięcia, zakochania się, kiedy czujemy swoiste motylki w brzuchu, ale także kiedy na przykład użyjemy środków psychoaktywnych, prawda? Dajcie koniecznie znać, co właśnie myślicie o takich definicjach szczęścia. Szczęście jako właśnie fortuna, czy szczęście jako bardzo silne psychologiczne stany w postaci euforii, czy bardzo wielkiej radości. Moim zdaniem jest to też temat związany poniekąd z miłością, jak rozumieć miłość, czy jest to właśnie takie bardzo silne, emocjonalne przeżycie, czy jest to, jakby powiedzieli filozofowie, pewna trwała dyspozycja, czy umiejętność po prostu do obdarzania kogoś uczuciem, ale to myślę jest na w ogóle inny materiał na inne nasze spotkanie. A teraz chciałbym przejść właśnie do tej trzeciej definicji szczęścia. Szczęście jako eudaimonia, czyli szczęście jako posiadanie cnót. No i tak, przechodzimy teraz do trzeciej definicji szczęścia, czyli do szczęścia jako posiadanie. I tutaj Tatarkiewicz wskazuje, że możemy to rozumieć dwojako, to znaczy jako posiadanie dóbr materialnych, czy też dóbr hedonistycznych, ale też jako posiadanie dóbr w postaci cnót moralnych. I tutaj Tatarkiewicz nawiązuje właśnie do tej tradycji greckiej. W pewnym stopniu jest to też tradycja chrześcijańska, bo tradycja chrześcijańska jest dość mocno ugruntowana na tradycji greckiej, a mianowicie chodzi mi tutaj o arystotelesowski eudaimonizm. I teraz co się kryje pod tym śmiesznym pojęciem? Ano takie założenie, że szczęście związane jest z pewnego rodzaju cnotami moralnymi, które w trakcie życia nabywamy. Mowa tutaj na przykład, nie wiem, chociażby o dzielności obywatelskiej, czy o sprawiedliwości, czy o różnego rodzaju wartościach, które w życiu chcemy realizować. I Arystoteles, a za nim właśnie cała rzesza filozofów, tacy jak Boecjusz, czy później właśnie Augustyn, Święty Tomasz, twierdzili, że szczęśliwym jest ten człowiek, kto posiada pewien określony zestaw cnót,
jest w stanie te cnoty w życiu realizować. I jest to już warunek wystarczający do tego, by można było powiedzieć, że życie tego człowieka jest szczęśliwe. Jest to definicja obiektywna, tak twierdzi przynajmniej Tatarkiewicz. No bo tak, jeżeli widzimy człowieka, który faktycznie realizuje pewne cnoty w życiu, tak? Na przykład pomaga biednym, chociażby, to jest wolny przykład, albo po prostu realizuje pewnego rodzaju różne cnoty czy wartości, to możemy obiektywnie stwierdzić, że życie tego człowieka jest szczęśliwe. Jest też rozumienie hedonistyczne tej definicji szczęścia, jako że szczęśliwym jest ten człowiek, który dużo posiada, w sensie materialnym. Myślę, że to jest też bardzo też szeroki temat i tutaj byśmy zahaczali trochę o Ericha Fromma i jego słynną książkę, czy jego słynne dzieło filozoficzne Mieć czy Być. Myślę, że jest to na tyle rozległy temat, że chyba by trzeba popełnić osobny materiał na ten temat. No ale jest to też duże pytanie, co jest w życiu ważniejsze. Czy być, czy mieć i posiadać? Czyli czy szczęśliwym jest ten człowiek, który posiada dużo dóbr materialnych, albo na przykład dużo dóbr, takich byśmy powiedzieli, niematerialnych, ale niekoniecznie związanych ze cnotami w postaci na przykład sławy. No więc tą trzecią definicję szczęścia możemy rozumieć właśnie w pewien sposób dwojako, czy też trojako być może nawet, jako posiadanie dóbr w sensie materialnym, bądź w sensie, nie wiem, czy możemy to nazwać sensem duchowym, czy takim sensem niematerialnym. I tutaj te dobra niematerialne mogą być różnorodne. To mogą być cnoty moralne, to mogą być pewne nasze dyspozycje, nasze umiejętności, nasze kompetencje, sława, którą w trakcie życia zdobywamy, zasługi. Ta definicja szczęścia jako posiadanie pewnego zestawu cnót czy zestawu rzeczy materialnych dominowała w kulturze europejskiej. Gdzieś tak myślę do w sumie niedawna, jeżeli mówimy o takiej dość nieodległej przeszłości w postaci, nie wiem, 100, 200, może 300 lat to za dużo, ale myślę gdzieś jak 100, 200 lat, a zaczyna coraz bardziej dominować inna definicja szczęścia, a mianowicie szczęście jako zadowolenie z całości życia. I to, co jest innego w tej definicji, to to, że jest to definicja bardziej subiektywna. To znaczy o tym, czy ja jestem zadowolony z mojego życia jako całokształtu, czy nie, decyduję tylko i wyłącznie ja. Nie ma tutaj pewnego kryterium obiektywnego, to znaczy nie jestem w stanie stwierdzić obiektywnie, że ktoś jest szczęśliwy, bo jest zadowolony ze swojego życia, tylko ten ktoś może tak powiedzieć. Tatarkiewicz też wskazuje, że zadowolenie z własnego życia jest czymś jakościowo innym niż przeżywanie stanów szczęśliwych czy stanów euforycznych. Te drugie są stanami krótkotrwałymi, chwilowymi. Kiedy przeżywamy intensywną radość bądź intensywne emocje, to trwają one stosunkowo krótko. Chyba w psychologii nawet się mówi o tym, że emocje trwają zaledwie parę sekund. Natomiast jeśli chodzi o takie poczucie zadowolenia z własnego życia, to jest ono, przynajmniej tak twierdzi Tatarkiewicz, o wiele bardziej trwałe. Tatarkiewicz, kiedy próbuje wyjaśnić, czym ta definicja szczęścia jest, powołuje się na Goethego, który z jednej strony twierdzi, że w jego życiu nie przeżył choć 4 tygodni szczęśliwości, a z drugiej strony w piśmie do swojego przyjaciela twierdzi, iż jego życie było szczęśliwe i z przyjemnością chciałby je przeżyć jeszcze raz. Jest to pewien swoisty paradoks, przynajmniej na początku tak brzmiący, ale Tatarkiewicz twierdzi, że jeśli przyjrzeć się tym słowom Goethego bliżej, to nie ma w nich paradoksu. Gdyż w tym pierwszym przypadku Goethe mówi o szczęściu jako o pewnej właśnie euforii, czy bardzo silnym, intensywnym przeżywaniu, a w drugim rozumieniu mówi o szczęściu jako o pewnej trwałej dyspozycji, czyli po prostu o trwałym zadowoleniu z życia. Tatarkiewicz w ogóle uważa, że ta definicja szczęścia jest definicją najtrafniejszą. Do każdej innej definicji moglibyśmy znaleźć inne słowo, które mogłoby pojęcie szczęścia zastąpić. Na przykład szczęście jako pomyślność byłoby po prostu pomyślnością. Szczęście jako intensywność doznań byłoby po prostu stanem szczęśliwości, bądź z angielskiego happiness. Szczęście jako posiadanie dóbr byłoby po prostu eudaimonizmem, tak? Chociaż raczej się dzisiaj nie używa pojęcia eudaimonizm, ale moglibyśmy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju posiadanie dóbr, tak? A właśnie z tą czwartą definicją szczęścia Tatarkiewicz nie znajduje innego pojęcia, które mogłoby to pojęcie zastąpić.
I dlatego twierdzi, że według niego oczywiście jest to najtrafniejsza definicja szczęścia, więc szczęście jako trwałe zadowolenie z całokształtu swojego życia. No i tutaj przechodzimy już powoli do końca, a właściwie do momentu, w którym chciałbym zadać Wam, drodzy słuchacze, drogi słuchaczu, pytanie, co Wy na ten temat sądzicie? Czym jest dla Ciebie szczęście? Co myślisz o każdej z tych czterech definicji? Już one wszystkie też wchodzą ze sobą w rozmaite relacje. Można posiadać wiele cnót, w tym i cnót moralnych, a nie być szczęśliwym. Można też doznawać intensywnych przeżyć, utożsamianych ze szczęściem, tak? Typu na przykład stany euforyczne, czy stany, jakbyśmy określili to po angielsku, happiness, a nie mieć ku temu żadnego wyraźnego powodu. Więc chciałbym teraz przede wszystkim Tobie zadać pytanie, co Ty myślisz na temat szczęścia? Oczywiście temat szczęścia jako zadowolenia z całokształtu życia potrzebowałby większego rozwinięcia. I Tatarkiewicz też takie rozwinięcie czyni, ale ponieważ ten materiał już jest na tyle długi, więc chciałbym Ci zadać pytanie, czy chciałbyś trochę więcej właśnie usłyszeć na ten temat, bo to już jest związane z drugim rozdziałem dzieła Tatarkiewicza, gdzie on bardziej się wgłębia w tą definicję szczęścia rozumianego jako trwałe zadowolenie z życia. Notabene jest to związane silnie z tym, o czym współcześnie mówi dużo psychologia, czyli żeby po prostu chłonąć chwilę, aczkolwiek jest to tylko definicja szczęścia, tak? Nie jest moją rolą tutaj twierdzenie, że jakaś określona definicja szczęścia jest najlepsza na świecie i teraz powinniście tą definicję przyjąć do swojego życia, wręcz przeciwnie. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad wszystkimi tymi czterema definicjami szczęścia, zobaczyli, w jakie relacje one ze sobą wchodzą, czy życie szczęśliwe koniecznie musi być powiązane z fortuną, czy na przykład z trwałym zadowoleniem z życia, czy musi być skupione na praktykowaniu cnót, bądź zdobywania różnych umiejętności. Pytanie, co Ty na ten temat właśnie sądzisz? Czym dla Ciebie jest szczęście, a czym dla Ciebie ono nie jest? Jakie cechy powinno mieć życie szczęśliwe albo szczęście w ogóle? Jakimi kryteriami w Twoim życiu się posługujesz, twierdząc, że jesteś w danym momencie szczęśliwy, bądź jesteś nieszczęśliwy? Jakie są Twoje kryteria szczęścia? Co decyduje o tym, że jesteś szczęśliwy, bądź nie? W danym momencie, bądź jako całokształtu Twojego życia? Czy jesteś szczęśliwy, a jeśli tak, to po czym to poznajesz? Bądź czy jesteś nieszczęśliwy, po czym to poznajesz? I co musiałbyś zrobić, żeby właśnie się szczęśliwym poczuć? Albo co musiałoby się stać? No i to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, do subskrybowania kanału, do śledzenia na bieżąco, co się właśnie u mnie dzieje. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z poradnictwa filozoficznego, to też zapraszam do kontaktu. Ponownie pokażę Wam tutaj pewnie na dole za chwilę dane kontaktowe do mnie. No i to tyle. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym spotkaniu. Lajkujcie ten film, polecajcie znajomym. Napiszcie też koniecznie w komentarzach, o czym byście chcieli usłyszeć następnym razem. Musicie wziąć pod uwagę, że przygotowanie materiału na temat tego, o czym chcielibyście usłyszeć, trochę czasu zabiera. Więc nie wiem, czy nastąpi to szybko. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Bardzo ciepło, bo już jest chłodno. Cześć.